Szczęść Boże Piotr Krupa, zapraszam na polski punkt widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan minister Marcin Przyda, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta. Szczęść Boże. Dobry wieczór panie. Mistrzu. Szczęść Boże. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. I rozpoczynamy panie ministrze od pytań o bezpieczeństwo Polski. To wewnętrzne bezpieczeństwo. Sąd dziś zdecydował o aresztowaniu na trzy miesiące dwóch mężczyzn podejrzanych o nielegalne nadawanie sygnału radio Stop na kolei. Ci panowie działali na Podlasiu, ale mamy informację o kolejnych kilkunastu takich przypadkach w województwie łódzkim Mazowieckim polskim I pomorskim zatrzymano ponad 20 pociągów. No, rodzą się pytania o bezpieczeństwo wewnętrzne. To są incydenty e, niepokojące. E, jak pan patrzy na tą sytuację, jak też pan prezydent podchodzi do tych sygnałów. Panie redaktorze, dla nas, dla Pana prezydenta, dla jego zaplecza, dla jego administracji, w tym dla mnie jako dla prezydenckiego ministra bezpieczeństwo. Polski i Polaków jest absolutnym priorytetem, najważniejszym naszym zadaniem. Będziemy mogli się rozwijać, będziemy mogli rozwijać naszą kulturę, dbać o naszą historię pod warunkiem, że będziemy bezpieczni, a tych wyzwań natury bezpieczeństwa jest coraz więcej. To już nie tylko rosyjska agresja na Ukrainie, ale to także agresywna postawa Białorusi i agresywna postawa Rosji, tak naprawdę w sensie werbalnym i tym takim, jak my to nazywamy, hybrydowym, czyli poniżej progu wojny. Różnego rodzaju działania prowokacyjne. Widzieliśmy przecież, co się działo na granicy polsko-białoruskiej, jeśli chodzi o celowo wysyłanych, przepychanych migrantów. W Polsce musimy wyciągać wnioski z naszego położenia geograficznego, ale także z naszej historii. Jesteśmy wszyscy doskonale świadomi tego, skąd może pochodzić zagrożenie. A moment jest szczególny, zaczyna się kampania wyborcza w Polsce za parę tygodni wszyscy ruszymy do, do urn, ale zanim ten proces wyborczy nastąpi, politycy będą się dyskutować, wspierać, emocje będą rosły. Z całą pewnością na, na Kremlu, w Moskwie śledzą to, co się dzieje w Polsce i będą chcieli wpływać destabilizująco na naszą rzeczywistość, ale my jako Polska administracja, państwo polskie, polskie służby, musimy dokładać wszelkich starań ku temu, aby Polacy czuli się bezpiecznie. Stąd też szybkie reakcje, troszkę jak cięciem skalpelem, trzeba reagować bardzo szybko, a w dzisiejszych czasach, także i czasach internetu, no oczywiście te, 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 te wyzwania nie są, nie są łatwe. Czasami wykonawca, a zleceniodawca może być zupełnie kimś, kimś innym. Ważne, aby tutaj reagować i być szczególnie wyczulonym I nie ulegać tym prowokacjom, jakie, jakie mogą nasi przeciwnicy polityczni wykorzystywać, a wrogowie z zagranicy chcieć właśnie zdestabilizować nasze życie. Od tego my jesteśmy jako, jako urzędnicy, politycy, dyplomaci, aby dbać o bezpieczeństwo Polski, to jest dla nas pierwszym, pierwszym zadaniem. Z niepokojem też patrzymy na to, co się dzieje na południu Polski, szczególnie w Rzeszowie. 14 osób, Zmarło zakażonych bakterią Legionella. No, eksperci wskazują, że rozwój tej bakterii może być spowodowany wysokimi temperaturami, ale się zastanawiamy, czy Rzeszów jest takim biegunem ciepła w Polsce, czy może powinniśmy to wiązać z tym, że jest miejscem szczególnym z perspektywy pomocy dla Ukrainy, jest takim hubem transportowym i tej wojskowej pomocy, i tej humanitarnej. Na razie nie ma żadnych potwierdzeń, jak mówi minister Stanisław Żaryn. Pytano śledztwo ABW, jakoby to było celowe zatrucie, ale są pytania, jest niepokój. No, potwierdzeń oczywiście nie ma, ale nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza i od tego są służby, aby badały wszelkie możliwe... Przyczyny tego typu sytuacji. Rzeczywiście, Rzeszów jest tutaj punktem szczególnym na naszej mapie i też szczególną rolę odgrywa w polityce bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całego, całego kontynentu. Dzisiaj tak naprawdę, patrząc na to, co się dzieje na, za granicą wschodnią Polski. Ale, ale bezpieczeństwo zdrowotne, panie redaktorze, to jest również ważny wymiar bezpieczeństwa jako takiego. Poza tym militarnym, poza tym, choć czy w cyberprzestrzeni. Czy bezpieczeństwem socjalnym, bezpieczeństwo zdrowotne. Dlatego też obóz rządzący, pan prezydent, my, jako zaplecze bardzo intensywnie pracujemy nad tym, aby, aby to bezpieczeństwo zdrowotne, i tych najmłodszych, i tych najstarszych rosło. Dzisiaj pan prezydent podpisał ustawę, ustawę, która tak naprawdę wspiera i będzie wspierać właśnie najmłodszych i najstarszych w ich poczuciu bezpieczeństwa zdrowotnego ustawa, która tak da szansę na pozyskiwanie tym najbardziej potrzebującym leków w sposób bezpłatny. Chodzi o to, aby seniorzy, ci, którzy leczą się zwłaszcza w sposób przewlekły, młodzież do, także i do roku 18, no ci, którzy w naturalny sposób mają mniejsze możliwości, no bo przecież dzieci nie pracują, aby państwo tutaj wspierało. Państwo ma taką rolę, musi wspierać wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, a to wsparcie jest, panie redaktorze, możliwe dlatego, że że w budżecie są zarezerwowane pieniądze na politykę zdrowotną. Jak dzisiaj mówił pan premier Mateusz Morawiecki w Pałacu Prezydenckim, miałem też przyjemność brać udział w ceremonii podpisania tej ustawy. Mówił pan, pan premier, że budżet na politykę zdrowotną od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy Platforma Obywatelska przegrała wybory, wzrósł prawie dwukrotnie to dwa razy więcej środków finansowych na politykę zdrowotną Polaków. Zaoszczędzone pieniądze czy Zabezpieczone na skutek odpowiednich działań uszczelniających budżet tak, aby one nie wypływały, ani aby po prostu złodzieje nie kradli tych pieniędzy, wystarczają na to, aby móc wypłacić 13 czy 14 emeryturę, aby móc wypłacać 500 plus, a już niedługo 800 plus, aby móc wypłacać wyprawkę dla dzieci, inwestować w naszą młodzież i wystarczy także na to, aby móc zaoferować tym, którzy tego potrzebują, bezpłatne, bezpłatne leczenie. więc po pierwsze, to co najważniejsze, to to, aby zabezpieczać pieniądze w budżecie, a później sprawiedliwie je rozdzielać i tutaj z całą pewnością seniorzy są tu, takim częścią społeczeństwa, które wymaga szczególnej, szczególnej opieki. My jako młodzi ludzie po prostu czujemy też taki moralną powinność moralny, moralny obowiązek. Kiedyś nasi rodzice, dziadkowie pomagali nam, zabezpieczali nasze podstawowe potrzeby, dzisiaj to ważne, aby aby móc spłacić ten taki moralny dług, ale przecież to jest jasne, że dla nas nie, dziadkowie, rodzice, to no to dobro najlepsze. Trzeba o nich po prostu dbać. Panie ministrze, to dość ciekawa sytuacja, bo dzisiaj pan prezydent podpisał ustawę, która jest realizacją zapowiedzi przedwyborczej Zjednoczonej Prawicy i realizuje tą obietnicę, która już się właściwie spełnia. No, to prawda, bo my jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy. Jeśli coś mówimy, to nie po to, aby oszukać kogokolwiek, nie po to, aby zdobyć jakiś poklask, głosy. Tak niestety robią nasi przeciwnicy polityczni. Dzisiaj mogą obiecać wszystko. Dzisiaj się okazuje, że gdyby ktoś zapytał, jaki program wyborczy ma koalicja obywatelska, to można odpowiedzieć: każdy, bo w zasadzie w każdym aspekcie są w stanie obiecać wszystko. Tylko pytanie o wiarygodność. Kiedyś omówili, że nie będą podnosić wieku emerytalnego. jeśli jak, jak tylko dorwali się do władzy, oczywiście, że to zrobili. Kiedyś mówili, że będą dbać o polskie bezpieczeństwo, a tak naprawdę nawiązywali porozumienie z Władimirem Putinem. Mówili, że będą dbać o bezpieczeństwo energetyczne, a ustami swoich ministrów nawoływali do dołączenia się do niemieckiego gazociągu Nord Stream 1 czy Nord Stream 2. To jest wszystko kwestia wiarygodności. Myślę, że my pokazujemy swoimi działaniami, że nie chodzi o, tylko o przekonywanie wyborców słowami, tylko ważne są czyny. Skoro możemy dzisiaj sobie pozwolić na to, aby leki darmowe dla seniorów czy dla najmłodszych były wprowadzane dziś, to robimy to teraz, nie czekamy na, na, na przyszłość, bo po prostu one są dzisiaj potrzebne. Nasi przeciwnicy, nasi oponenci polityczni będą obiecywać złote góry, ale jak doskonale wiemy, sami, w nie nie wierzą tak naprawdę, bo sami gubią się już w tych swoich krętactwach i kłamstwach. Panie ministrze, mamy badanie opinii publicznej dla Superekspresu, z którego wynika, że ponad 55% respondentów chce wziąć udział w referendum 15 października i też patrzymy jak na jak ci badani odpowiadają, to zdecydowana większość też stanowczo mówi cztery razy nie na te pytania zadane w referendum. To pokazuje, że ta cała kampania realizowana przez koalicję obywatelską przez Donalda Tuska zniechęcania Również też wyborców Platformy Obywatelskiej tego całego liberalno-lewicowego środowiska do niewzięcia udziału w referendum nie jest efektywna. Polacy są mądrym narodem, panie redaktorze. Polacy wiedzą dokładnie, kto mówi prawdę, a kto kłamie. Polacy mają takie podskórne wyczucie tej wiarygodności i wiedzą też doskonale, że kiedy mają możliwość wypowiedzenia się bezpośrednio, w sposób bezpośredni na konkretne pytania, konkretne cztery pytania i, i, i mają tą szansę przy urnach wyborczych, to z niej będą korzystać. I ten sondaż jest tego potwierdzeniem. Polacy pójdą oczywiście do urn, będą głosować. W wyborach, ale będą przy okazji także i głosować w tych czterech zasadniczych pytaniach, a one dotyczą spraw fundamentalnych, spraw kluczowych, bezpieczeństwa naszego w sensie fizycznym. Mówimy tutaj o, o granicy polsko-białoruskiej. Pytanie brzmi, czy jest ktoś za tym, aby rozmontowywać to, to ogrodzenie ten mur, a są tacy politycy z ugrupowania Donalda Tuska, który do, którzy do tego nawołują. Są pytania, czy są gotowi, czy chętni na to, aby wyprzedawać polską majątek. To znów są tacy z zaplecza liberałów, którzy mówią: "Tak, trzeba wyprzedawać ten majątek jak najszybciej najlepiej za granicę". No Polacy muszą powiedzieć temu stop i to, to głosowanie w referendum ma kluczowe znaczenie, bo jeśli Polacy milionowo w dużej liczbie wypowiedzą się w danych sprawach, to w przyszłości żaden rząd nie będzie mógł tego zlekceważyć. A my, jako politycy, dyplomaci, a sam przecież pracuję w dyplomacji, dbam o bezpieczeństwo Polski właśnie na tych forach międzynarodowych, będziemy mieli doskonały argument, chociażby jeśli chodzi o kwestię przyjmowania nielegalnych migrantów z Afryki, czy, czy z Bliskiego Wschodu. Będziemy Mogli powiedzieć, nie możecie nam tego narzucić, bo Polacy tego nie chcą. Wypowiedzieli się w sposób bezpośredni. I to nie będzie tylko jakiś sondaż, tylko to najpewniej będą miliony, miliony oddanych głosów, a to Polacy powinni decydować o przyszłości swojego własnego państwa. Czyli tak od Nalda Tuska Platformy Obywatelskiej zniechęcania do referendum, to jest obawa, że to referendum będzie ostatecznie wiążące. No i załóżmy, że przyszły rząd, który będzie który chce tworzyć Donald Tusk, będzie zobowiązany, żeby jednak tą wolę narodu spełniać? Pewnie obawia się wiążących rezultatów w y, y, referendum, no bo jak wszyscy doskonale wiemy, wielokrotnie za swoich czasów podejmował decyzje w oparciu o, o sygnały, czy decyzje pochodzące spoza Polski, z zagranicy, prawda, wykonawczo y, y, traktowano wówczas y, y, rząd Polski i to nie Polacy, ale przecież właśnie politycy Ci, którzy pomagają Platformie Obywatelskiej dzisiaj w kampanii wyborczej, no przecież słyszeliśmy niemieckiego polityka, będącego de facto szefem partii europejskiej, w której zrzeszona jest Platforma Obywatelska, który mówi wprost: My będziemy zwalczać Prawo i Sprawiedliwość, to jest nasz, to jest nasz, nasz cel. No więc, więc taka decyzja Polaków w referendum, no w jakim sensie krępowałaby ruchy w przyszłości Donaldowi Tuskowi. Stąd też akcja z Zniechęcania, ale jak widać nieskuteczna, choć na część społeczeństwa z całą pewnością oddziałuje. No są tacy, którzy, jak w obrazek wpatrzeni, nie widzą tych, tych półprawd, niepraw, tych manipulacji. Wydaje im się, że być może w ten sposób udowadniają swoją jakąś większą europejskość. Ja uważam, że największą przejawem europejskości tak naprawdę jest słuchanie swoich własnych rodaków. Skoro Polacy będą chcieli tego, to naszą, naszym, naszym obowiązkiem w demokracji jest realizacja interesów państwa polskiego, bo tak, tego oczekują od nas rodacy. Opozycja instruuje swoich zwolenników do tego, żeby nie pobierali karty, żeby zadbali o to, żeby było jasno wskazane na tej liście wyborców, że nie chcą wziąć udziału w referendum, a były w polskiej dyplomacji minister Jacek Czaputowicz w rządzie minister Mateusza Morawieckiego przekonuje, że Komisja Europejska może zakwestionować wyniki średnich wyborów, jeżeli partia rządząca wywalczy w nich kolejną Kadencje. i pan były minister przekonuje, że właśnie to oznaczanie na listach wyborców może być złamaniem tajności głosowania i przekonuje też, że białoruskie standardy rząd prawa i sprawiedliwości chce wprowadzać i cofa nas do czasów komunistycznych. Każdy z Polaków będzie miał panie redaktorze prawo oddania głosu w referendum. Każdy, kto przyjdzie do lokalu wyborczego, będzie miał możliwość pobrania karty w wyborach do polskiego parlamentu, ale jednocześnie karty do referendum. To będzie indywidualna decyzja, czy ktoś będzie chciał skorzystać z tego prawa, jakie daje polska konstytucja, i zagłosować w tych sprawach jak będzie sobie żywnie e, e, chciał. Jeśli będzie chciał zagłosować tak, to zagłosuje tak. Ja uważam, że w tych czterech pytaniach w naszym interesie jest e, głosowanie. Cztery razy cztery razy nie, ale dziwię się, a może nawet mniej, mniej dziwię się, co jest, co, co, co śmieszy mnie trochę sytuacja, w której są tacy politycy, którzy na ustach mają frazesy o demokracji, o konstytucji, przylepiają sobie różnego rodzaju naklejki, na koszulki, chodzą w tych koszulkach, a kiedy przychodzi do festiwalu demokracji, jakim jest referendum, do realizacji uprawnienia właśnie wynikającego z konstytucji, bo artykuł czwarty mówi, że naród sprawuje swoją władzę. Przez przedstawicieli, czyli przez tak naprawdę wybranych parlamentarzystów, pana prezydenta lub bezpośrednio to bezpośrednio to właśnie w postaci, w postaci referendum więc wszyscy ci którzy dzisiaj nawołują do zniechęcania czy zniechęcają albo w jakikolwiek sposób komentują no tak naprawdę pokazują swoją hipokryzję pokazują swoją hipokryzję to jest prawdziwe święto demokracji moment w którym każdy obywatel bez względu na to czy jest bogaty czy jest biedniejszy czy jest z dużego miasta czy z małej wioski czy jest świetnie wykształcony czy w większości życia ciężko pracował, ma prawo oddać jeden głos. Jesteśmy równi absolutnie w tych wyborach. Pan redaktor odda jeden głos, ja też oddam jeden głos i miliony miliony Polaków również. I dopiero na tej podstawie będziemy mogli zdefiniować co tak naprawdę jest zadaniem na przyszłość dla polskiego rządu. Czekam na listy Zjednoczonej Prawicy, Pan znajdzie się na listach kandydatów do Parlamentu. Ja pracuję dla pana prezydenta nad, i koncentruję się każdego dnia, kiedy, kiedy rano wychodzę do pracy i wracam późnym wieczorem. Koncentruję się na tym, aby wypełniać te zadania jak najlepiej w zakresie polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, bo są to, to, to są moje zadania. Tego oczekuje ode mnie Pan Prezydent. Dla mnie to jest wielki honor, że mam tę możliwość i szansę pracy dla Polski u boku pana, pana prezydenta. Oczywiście zaczyna się kampania wyborcza, listy będą ogłaszane. Ja nie ukrywam. Swoich poglądów, moje poglądy w dużej mierze są też znane, bo przecież mówię o nich dużo w mediach, także i tutaj u pana redaktora często jeżeli będzie taka w przyszłości decyzja i takie listy zostaną opublikowane, to oczywiście to oczywiście będziemy, będziemy wtedy o tym dyskutować. Na ten moment to, co jest najważniejsze, to codzienna bieżąca praca, praca dla Polski, poczekajmy na finalne decyzje. Bez względu na wszystko, ja będę starał się jak najdłużej i jak najsilniej pracować dla Rzeczypospolitej, bo to jest po prostu honor, myślę, że dla każdego polskiego patrioty. Panie Ministrze, to jeszcze tak spróbujmy trochę przewidywać przyszłość i różne scenariusze, założyć, jak by wyglądała sytuacja polityczna w Polsce, gdyby jednak platforma obywatelska razem z mniejszymi partiami opozycyjnymi doszła do władzy i byłby scenariusz właśnie kohabitacji. Jak pan, jakich relacji by się pan spodziewał Donalda Tuska z prezydentem Andrzejem Dudą? Czy mielibyśmy do czynienia z powtórką tego, co widzieliśmy za czasów prezydenta Lecha? Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska? To, co dzisiaj jest największą wartością w tych trudnych czasach, trudnych pod względem wyzwań natury bezpieczeństwa, to to, że rząd i prezydent dogadują się bardzo dobrze. Że ta współpraca pomiędzy jednym i drugim ośrodkiem władzy jest bardzo dobra. Ja przez pierwsze 4 lata po 2015 roku pracowałem u boku Pana Prezydenta, następnie przez kolejne 4 lata jako wiceminister spraw zagranicznych, odpowiedzialny między innymi za politykę wschodnią, politykę bezpieczeństwa i stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, po czym znów po czterech latach pracowałem, pracuję teraz dla Pana Prezydenta w zakresie dyplomacji. Pokazuje to, jak dobra ta współpraca może być do tego stopnia, że można pracować i tu, i tu, i rozumiemy się wszyscy bez słów, wszyscy mamy ten sam cel. Ja nie że oczywiście w to, że, że Polacy mogą dziś w tak trudnych czasach zafundować sobie sytuację niestabilności, prawda? Sytuację, w której dochodziłoby do kłótni, a pamiętamy to przecież z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Jak jeżdżę do swoich rodzinnych regionów, do Wielunia, Pajęczna, Sieradza czy, czy Pabianic, słyszę od ludzi często, że to właśnie jest dla nich wartością, że politycy ze sobą współpracują, odrzucają kłótnie, odrzucają kłótnie, jakie proponuje Donald Tusk i myślę, że, że zagłosują, zagłosują w mądrze. Tak u mnie w województwie łódzkim ludzie mówią mi: ja często się z nimi spotykam w zasadzie każdej niedzieli, czy to w kościele, czy teraz ostatnio także i na dożynkach, czy podczas różnego rodzaju spotkań. Tam jest mądrość ludowa i myślę, że trzeba za nią podążać. Panie ministrze, to jeszcze zapytam właśnie w kontekście tych różnych scenariuszy, również tych zakładających, że to Platforma. Obywatelska przejmie władzę razem z, z mniejszymi partiami. Sejm uchwalił ustawę o współpracy władz w sprawie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Czy ta ustawa jest jakąś taką wyprzedzającą, wyprzedzającym prawnym rozwiązaniem na taką sytuację, gdyby doszło do prób jakby ograniczania możliwości realizacji polityki międzynarodowej przez pana prezydenta? To jest przede wszystkim ustawa, która ma przygotować nas na prezydencję w Unii Europejskiej. Za jakiś czas, za półtora roku będziemy sprawować najważniejszą funkcję w ramach Unii Europejskiej. To Polska będzie przewodniczyć wszelkim pracom. Ważne, jest, aby zagwarantować ustawowo te dobre praktyki, które wypracowaliśmy w ostatnich miesiącach, ale zagwarantować współpracę i koordynację. Nie możemy sobie pozwolić tutaj na jakieś ewentualne różnice zdań. Stąd też priorytety, które będą opracowywane zgodnie z tą ustawą, muszą być przegłosowane zarówno przez rząd, jak i przez Sejm, jak i przy akceptacji pana prezydenta. To jest ustawa, która tak naprawdę kodyfikuje, spisuje te wszystkie dobre elementy współpracy. Ostatnich lat, tak abyśmy mogli w sposób taki jak najlepszy, najbardziej efektywny, najbardziej odpowiedni dla działań dyplomatycznych prowadzić prezydencję w Unii Europejskiej w interesie państwa polskiego i w interesie całej, całej Europy. Temu służy ta ustawa. Mam nadzieję, że ona trafi jak najszybciej pod podpis pana prezydenta. To jest inicjatywa pana prezydenta, została przegłosowana przez Sejm. No, teraz jest w Senacie. Należy się spodziewać, że. że Marszałek Grodzki, nie, 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 jak to ma w stylu swoim, po prostu pozmienia, powykreśla, czasami dla zasady, byle by pokazać swoją, swoją odmienność, ale daj Panie Boże, aby wróciła ona jak najszybciej do polskiego, do polskiego Sejmu, została przegłosowana i, i, i wróci, wróci do, pod podpis pana, pana prezydenta. I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Pan minister Marcin, przydat szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, był gościem polskiego punktu widzenia. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem. A nasz program jutro w stałej porze 21.40. Do zobaczenia z Panem Bogiem.